Papież Franciszek zgromadził wokół siebie, i to wewnątrz kościoła katolickiego, coś na wzór klerykalnej sekty. Nie chcę rzecz jasna powiedzieć przez to, że kościół katolicki w związku z tym stał się sektą, bo jest to z natury rzeczy niemożliwe, ale że wytworzyła się w jego wnętrzu fanatyczna, bardzo głośna, a do tego spora grupa ludzi duchownych i świeckich, którzy zdają się nie pojmować, że ta rzeczywistość nie zrodziła się na Soborze Watykańskim II, ale trwa od 2000 lat, a jej głównym celem jest stać na straży objawienia, no co z kolei przekłada się na pomoc człowiekowi w zbawieniu jego własnej duszy. Otóż ludzie ci zdają się pojmować Kościół nie jako historyczną jedność, która trwa od czasów świętego Piotra z rozkazu Chrystusa, która nie wyciągnęła sobie kolejnych dogmatów z kapelusza i radosnych przemyśleń poszczególnych papieży, ale była, jest i musi być oparta o głęboką teologię. Czego papież by nie zrobił, czego by nie powiedział, nawet jeżeli wprowadza to w konsternację wielu kardynałów i biskupów, natychmiast jest brane w obronę. Ludzie ci nie są w stanie uznać, że papież może się mylić, ale w zamian za to biorą każdą wypowiedź Franciszka za dogmat wiary katolickiej. Czy to udzielony wywiad, napisana książka, rozmowa na pokładzie samolotu z dziennikarzami natychmiast zostają zrównywane z magisterium, czyli nauczaniem Kościoła. A takie przedstawienia rzeczywistości jest kłamstwem. Są ludzie, i jest ich niemało, którzy sądzą na podstawie tego, że tak uważają, że urzędujący papież jest początkiem i końcem Kościoła. Że nie obowiązuje go nic i cokolwiek powie, wiąże sumienie każdego katolika. No ile razy słyszę, ile państwo razy słyszą, katolik musi słuchać papieża. Do prawdy? Oto papież, który na przykład wypowiada swoje infantylne, naiwne poglądy polityczne, chociażby dotyczące wojny pomiędzy Rosją i krajem, którego nazwy od pewnego czasu również nie wolno wymawiać, słuchany przez katolików być nie musi. Gdy papież nie dostrzega niebezpieczeństw wynikających z nielegalnej imigracji i łamiąc zasadę porządku miłowania Ordo Caritatis, gdy głosi, że obrona przed masową nielegalną imigracją, która doprowadziła do wielu nieszczęść, śmierci, aktów terrorów, która w końcu zachwiała chrześcijańskim światem, jest grzechem ciężkim, słuchany być nie musi. Bo jest to jego prywatny, w żaden sposób niepogłębiony, lecz oparty na naiwnych truizmach pogląd. Ta sama zasada obowiązuje w sytuacji, w której papież jawnie sprzeciwiałby się objawieniu lub naginał je w którąkolwiek ze stron, a to kilka razy przecież już miało miejsce i to nie tylko za pontyfikatu Franciszka. O tym dziś też zresztą sobie porozmawiamy. I najbardziej krnąbrne jest to, że nikt nam tego nie chce wyjaśniać. Na trudne pytania nie ma odpowiedzi. Są nieustanne truizmy. W odpowiedzi na nasze wątpliwości słyszymy: masz słuchać papieża. Ufam Kościołowi, i chociaż Kościół bez papieża istnieć nie może, no to jest on jednak czymś więcej niż jeden czy drugi pontyfikat. Mamy więc prawo pytać, szukać, oczekiwać klarownych odpowiedzi. Mamy prawo wątpić i budować swoją wiarę za pomocą rozumu, a ten w wielu przypadkach domaga się uznania. Człowiek, który przestaje pytać i dociekać, który pozostaje sam na sam ze swoimi rozterkami i obawami, który zamiast szukać logicznego uzasadnienia, zamyka się z nimi sam na sam, no to prędzej czy później wiarę straci. A do tego dopuścić nam nie wolno. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku, o Kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś o problemie, który narasta, a jest związany z kolejnymi wypowiedziami papieża Franciszka. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Usiądźcie i czujcie się jak u siebie. Ekipa cenzorska, która czuwa nad tym, abyśmy nie popełnili myślozbrodni w żadnym zakresie, chyba uzupełniła ostatnio swoje portfolio o nową zakazaną nazwę. Otóż pragnę poinformować, że do słynnych już Rzymian pisanych przez Samożet, zamieszkujących krainę sąsiadującą z Libanem, dołożyć należy państwo, którego kierownikiem jest były komik. Używanie nazwy właściwej tego kraju nie jest już wskazane. Ostatni program planowany na miniony czwartek, a następnie na sobotę, został przez dzielną Straż Umysłów i Wydział do Spraw Penalizacji Samodzielnego Myślenia wrzucony na kilka dni do YouTube'owej zamrażarki i kwitnie tam dalej. Zrobiłem więc blisko godzinny, bardzo zachowawczy językowo program na temat ostatnich poczynań ministra spraw zagranicznych sąsiadującego z nami kraju. Podałem definicje, fakty, zderzyłem ze sobą kilka cyfr i od 3 dni program nie może być opublikowany z powodu myślozbrodni, której rzekomo dokonałem. Jak to działa?
Otóż tym, czego nie wyłapie algorytm, czyli komputer, mogę was obdarować w postaci programów emitowanych na naszym czuwaju. No ale jeżeli cokolwiek wzbudzi tylko podejrzenia, natychmiast jest blokowane. Wówczas jako twórca mogę się odwołać, co też oczywiście uczyniłem, ale odwołanie zostanie dokonane już ręcznie. Nie za pomocą algorytmu, ale przez cenzora z krwi i kości, który ma imię i nazwisko i oczywiście pod cenzorą się nie podpisze. Trzeba więc znów szukać, moi mili, nowych rozwiązań, wysilać umysł i chwytać się różnorakich forteli. W związku z tym od dziś państwo prowadzące obecnie wojnę obronną z Rosją będzie nazywane na naszym kanale W ten krajem. W związku z tym przedstawię wam teraz właściwą deklinację z języka polskiego. Otóż mianownik kto co w ten kraj, dopełniacz kogo czego nie ma w ten kraja, celownik komu czemu się przeglądam w ten krajowi, a jakże, biernik kogo co w ten kraj, narzędnik z kim z czym z w ten krajem, miejscownik o kim o czym o w ten kraju, no i wołacz w ten kraju. Tymczasem przypominam, że programy na kanale Marek Miśko czuwa i pozostają cały czas w internecie dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to co wspólnie tutaj robimy ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee, przyłączyć się do zrzutki, ale też wybrać sobie inne metody wsparcia, do których serdecznie zachęcam i namawiam. No to co? Zaczynamy! Przyczynkiem do powstania tego programu jest komentarz zamieszczony przez pewnego internautę pod jednym z moich postów. Nie po raz pierwszy zresztą spotykam się z takim postawieniem sprawy, a jest tego coraz więcej. No i to przekonuje mnie do tego, aby nie rezygnować nawet z tych najprostszych, wydawałoby się, spraw. 3 dni temu pojawił się otóż w internecie opublikowany przeze mnie fragment programu, który nadal oczekuje na akceptację cenzorską, a dotyczył wypowiedzi Franciszka na temat nielegalnej imigracji. Otóż kilka dni temu, zabierając głos w tej sprawie, Franciszek powiedział, co następuje, posłuchajcie. Bisogna dirlo con chiarezza. C'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti. Per respingere i migranti. E questo, quanto è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave. Il Signore è con i nostri migranti nel mare nostro. Il Signore è con loro, non con quelli che li respingono. In quei mari e in quei deserti mortali i migranti di oggi non dovrebbero esserci, e ce ne sono, purtroppo. Ma non è attraverso leggi più restrittive, non è con la militarizzazione delle frontiere, non è con i respingimenti che otterremo questo risultato. Lo otterremo invece ampliando le vie di accesso sicure e le vie di accesso regolari per i migranti. No jak widzimy, tłum zgromadzony na placu Świętego Piotra raczej nie podszedł do tak postawionej tezy entuzjastycznie, bo ludzie żyjący za murami, bez ochrony, wiedzą czym nowoczesna Europa pachnie. Papież może... niekoniecznie. Tłum zazwyczaj skanduje, kiedy papież wygłasza jakieś ostre, solidne tezy. Tłum zazwyczaj zwykł to robić w podobnych przypadkach. Tutaj nie. Nie podszedł, tak jak nie podchodzi już coraz większa część społeczeństw Zachodu, bo widzi, a część również odczuwa na własnej skórze, do czego ta infantylizacja doprowadziła. I stoję na stanowisku, że każdy, kto swoim autorytetem, autorytetem swojego urzędu, czy to świeckiego, czy duchownego, stara się sankcjonować to niebezpieczeństwo, czy to za pomocą ustaw, albo szantażu emocjonalnego budowanego jako wykładnia etyki, a nie daje jednocześnie konkretnych rozwiązań, jak to zrobić, ale wpływa na naszą rzeczywistość, która ulega przecież katastrofalnemu załamaniu i kończy się powszechnym terrorem, jest winny nie tylko krwi niewinnych ludzi, ale przykłada swoją rękę do upadku cywilizacji chrześcijańskiej. Papież pobudzający ludzkie sumienia do czynienia dobra, a jednocześnie abstrahujący od społeczno-politycznych przemian, które doprowadziły do tego, co widzimy na co dzień na ulicach Londynu, Paryża, Madrytu, Rzymu, Sztokholmu,
bierze na siebie tę odpowiedzialność w jeszcze większy sposób, bo ma większą władzę. Stąd wiele ludzi w Polsce nie zgadza się na to, abyśmy dzielili los społeczeństw zachodnich, powielając ich błędy. I to nie dlatego, że pomagać nie chcemy i zamykamy się na cierpiących, ale dlatego, że widzimy, jakie konsekwencje to niesie za sobą, a współczesny świat, współcześni politycy nie dali na to jeszcze właściwych rozwiązań. Stąd coraz częściej społeczeństwa zachodnie starają się wycofywać z polityki, którą wprowadzili sami u siebie całe lata temu. Program ten poświęcam Franciszkowi, ponieważ nikt nie daje nam odpowiedzi. No nikt. Episkopat milczy. Pytamy i cisza. A dochodzi do prawdziwej katastrofy, bo wielu ludzi przestaje uznawać papieża. A to ogromny błąd i grzech ciężki, wykluczający człowieka ze wspólnoty Kościoła. Nie tędy droga. Mówię dziś o papieżu po to, aby wyjaśnić za nauczaniem Kościoła, że papież jest potrzebny, nawet gdy robi to, co robi. W następstwie wypowiedzi Franciszka popełniłem następujący bardzo mocny komentarz i teraz jego fragment wam przedstawię. Albo papież. Kolejny komunista. Bądźcie nadal gościnni. Jesteśmy, ale gościnność ma swoje granice i jako zagorzały zwolennik Kościoła katolickiego i syn matki Kościoła katolickiego, który wie, czym jest Ordo Caritatis, chciałem teraz wyrazić jedną rzecz. Niech się Ojciec Święty zajmie lepiej swoim państwem, bo tam dopiero są kwiatki, a od naszego wara. Bo czym innym wiara, a czym innym polityka. Tutaj proszę się nie mieszać ze swoimi komuszymi historiami i opowieściami, z całym szacunkiem, bo papież Franciszek jest papieżem mojego kościoła, którego uznaję. Ale proszę nas nie pouczać, czym jest polityka. Na pewno nie będzie nas pouczał żaden Argentyńczyk tego, czym jest tysiącletnie państwo i jak je budować po tym wszystkim, cośmy przeszli. Tutaj na miejscu. Wara. I właśnie po tym komentarzu otrzymałem to pytanie. Pytam jako niekatolik. A to nie jest tak, że katolik w kwestii wiary powinien być posłuszny papieżowi? A jeżeli teraz kwestionujesz papieża, no to pojawia się pytanie, co z poprzednimi papieżami i zmianami, które wprowadzali w kwestiach wiary? Podważasz w ten sposób ideę katolicyzmu. Uważam to pytanie z wielu przyczyn za bardzo ważne. Po pierwsze, że człowiek nie będący katolikiem docieka, jaka jest prawda, a skoro docieka, to znaczy, że jej nie zna, ergo chce ją poznać. Po drugie, takie myślenie występuje bardzo często również u samych katolików, w tym kapłanów. O, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych znanych zakonników. No i po trzecie, pytanie to samo w sobie zawiera wiele błędów. Najpierw należy więc wyjaśnić definicję. Definicję po katolicku. Co po katolicku oznacza posłuszeństwo? Rozbierzmy więc na czynniki pierwsze to słowo, no i odpowiemy sobie teraz zgodnie z nauczaniem Kościoła, cytując jego dokumenty i naukę moralną świętego Tomasza z Akwinu, przyjętą przez Kościół jako własne magisterium. Mamy więc pierwszą część pytania. A to nie jest tak, że katolik w kwestii wiary powinien być posłuszny papieżowi? O, pierwsza część tego dociekania wskazuje, jak wielki jest dziś problem z wiedzą. A przecież Kościół, który przez ostatnie wieki obszernie omawiał to zagadnienie posłuszeństwa, nie chował go do piwnicy. Można je znaleźć, można wyczytać. Aby odpowiedzieć na to pytanie, nie trzeba jeździć po watykańskich bibliotekach i czytać starożytnych zwojów. Z pomocą przyjdą nam więc katechizm Soboru Trydenckiego, aktualny, a jakże ważny, oraz pisma świętego Tomasza z Akwinu i może jeszcze spróbujemy zahaczyć świętego Ignacego Loyole. Zacznijmy od tego pierwszego. Katechizm Soboru Trydenckiego porusza kwestię posłuszeństwa w kontekście analizy czwartego przykazania, a jeden z jego rozdziałów poświęcony jest obowiązkowi posłuszeństwa wobec biskupów i kapłanów. No i z tym posłuszeństwem jest wiele niejasności. Mamy bowiem listy do Hebrajczyków, zobaczcie. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. No a co w sytuacji, gdy przełożony czyni źle? Czy któryś z katechetów odpowiadał wam kiedyś na takie pytanie? Lub czy któryś z kapłanów odpowiedział na to pytanie? Co w sytuacji, kiedy przełożony robi źle? Ale jest też największy, powiedziałbym, kaliber, czyli nauczanie samego Jezusa Chrystusa. Na stolicy Mojżesza usiedli faryzeuszowie i mistrzowie zakonni. Przeto wszystko, cokolwiek wam rozkażą, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie czyńcie, bo mówią, a nie czynią. Co więc dla katolików z tego wynika? Że biskupi i kapłani mają prawo oczekiwać od nas posłuszeństwa, ponieważ
to oni są odpowiedzialni za nasze duchowe prowadzenie i zbawienie. I teraz bardzo ważna rzecz. Obowiązek ten nie ogranicza się jedynie do tych, którzy są dobrymi i świątobliwymi przewodnikami, ale obejmuje również tych, którzy mogą nie spełniać tych standardów. Przed chwilą zacytowałem samego Chrystusa. W przypadku tych ostatnich powinniśmy jednak również, cytując Pana Jezusa, unikać naśladowania ich niewłaściwych działań, ale nadal przestrzegać ich poleceń. Czyli jeszcze raz, bo to bardzo skomplikowane, odniesienie do Pana Jezusa. Cokolwiek wam rozkażą, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie czyńcie, bo mówią, a nie czynią. Czy oznacza to, że mamy czynić wszystko, co nam mówią? Gdy wprowadzą do świątyni Paczamamę, również mamy oddawać jej pokłon? Objawienie w Kościele katolickim składa się z trzech elementów. Po pierwsze jest to Pismo Święte, po drugie tradycja, czyli wszystko to, co ustnie przekazali apostołowie aż do ostatniego z nich. No, tradycja ustała w momencie śmierci ostatniego apostoła. Do niej więc po prostu nic dodać w żaden sposób nie można. No i trzeci element, magisterium Kościoła, które bazuje również na nauce świętych doktorów. I tak z pomocą, w zrozumieniu tych zawiłych kwestii, przychodzi nam Summa Teologiczna świętego Tomasza z Akwinu. Całą treść znajdujemy tutaj, na dole jest dokładna informacja. Jest to fragment odnośnie do czci i posłuszeństwa należnych przełożonym duchownym. Na dole właśnie widzicie dokładnie to miejsce w sumie. Posłuchajcie tego. Święty Tomasz stwierdza, że okazywanie szacunku i czci ludziom piastującym jakąś godność polega na pewnej uległości wyrażanej posłuszeństwem dla zarządzeń i na wykonywaniu powierzonych obowiązków w zamian za otrzymywane dobrodziejstwa. Wyjaśnia też, iż uległość należna jest przełożonemu nie ze względu na niego samego, ale ze względu na godność, jaką piastuje. Konsekwentnie nieposłuszeństwo wobec prawowitej władzy uznaje święty Tomasz za grzech śmiertelny jako sprzeczne z miłością do Boga oraz miłością do bliźniego. I tak w artykule 4, kwestii 104, święty Tomasz przechodzi do określenia zakresu posłuszeństwa należnego przełożonym już dokładniej. Zakresu, poza którym posłuszeństwo nie jest obowiązkowe, a nawet może być grzeszne. Pierwszym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby móc wymagać posłuszeństwa, jest brak sprzeczności polecenia z prawem ustanowionym przez Boga, ponieważ jest on pierwszym poruszycielem wszystkich woli. Wszyscy zobowiązani są do posłuszeństwa przykazaniu Bożemu ze względu na sprawiedliwość. I tutaj święty Tomasz zastanawia się nad rzeczą następującą. Taki daje oto przykład. Czyż wolno czynić, co rozkazuje kurator, jeśli zabrania tego konsul? Albo jeśli co innego rozkazuje prokonsul, a co innego cesarz? Czyż wolno zlekceważyć tego ostatniego, by służyć pierwszemu? Jeśli co innego Cezar, a co innego Bóg nakazuje, trzeba słuchać Boga, a nie Cezara. Mówiąc krótko, jeśli na jakimś szczeblu hierarchii wydawane jest polecenie wymagające od podwładnego grzechu, polecenie to należy zlekceważyć. Mało tego, polecenie takie może być grzeszne na dwa sposoby. Tak mówi święty Tomasz. Albo grzeszną może być natura nakazywanej rzeczy, albo też polecenie może nakazywać nieposłuszeństwo wobec prawowitego rozporządzenia władzy wyższej. Drugim warunkiem jest, aby polecenie wydawane przez przełożonego mieściło się w zakresie jego władzy. W sposób oczywisty różne rodzaje władzy przełożonych posiadają różne zakresy kompetencji, w których wolno jest tym, którzy władzę mają, wydawać polecenia. Przykładowo, kierownik firmy może wydawać jedynie polecenia, które dotyczą jego pracowników w jego dziale, prawda? Przełożony zakonny może wydawać jedynie polecenia, które odpowiadają danemu rodzajowi życia wyrażanemu przez regułę danego zgromadzenia. Przełożony zakonny może wydać polecenie przeniesienia członka swojego zgromadzenia do innego klasztoru czy domu prawda, zakonnego. I tutaj święty Tomasz stwierdza, że podwładny, który słucha polecenia nienależącego do zakresu władzy przełożonego, ale nie pociągającego za sobą grzechu, praktykuje tak zwane doskonałe posłuszeństwo. Czyli jeszcze raz, powiedzmy sobie, że ten włodarz w zakonie, prawda, generał czy któryś z nich, chce tego zakonnika przerzucić do innego zakonu i nie ma takich uprawnień, ale to zachowanie nie pobudza do grzechu. Jeżeli ktoś to, mimo braku, prawda, tej możliwości podjęcia takiej decyzji przez przełożonego, ten zakonnik wykona to polecenie, to święty Tomasz nazywa to praktykowaniem doskonałego posłuszeństwa. I wynika to z faktu, iż nie istnieje wówczas obowiązek posłuszeństwa, a pomimo to podwładny ów podporządkowuje swoją wolę przełożonemu.
No i tutaj nie ma jeszcze żadnego problemu. Problem dopiero zaczyna się w innej sytuacji. No i święty Tomasz konkluduje, wyróżniając trzy rodzaje posłuszeństwa w związku z tym. Posłuszeństwo wystarczające dla zbawienia, czyli takie, które polega na posłuszeństwie, kiedy się do niego jest zobowiązanym po prostu. Posłuszeństwo doskonałe, wyrażające się posłuszeństwem we wszystkim, co jest godziwe, to bardzo ważne. I posłuszeństwo nierozważne, które się wyraża w takim posłuszeństwie, którego jest się częścią, wykonawcą w sprawach niegodziwych. To jest posłuszeństwo nierozważne. Podsumowując, polecenie nie może wymagać od podwładnego popełnienia grzechu, ani też narazić go bezpośrednio na bliską okazję do popełnienia grzechu. Polecenie musi mieć w swoim zakresie też uwzględnioną pozycję władzy przełożonego. I teraz przykład z czasów Franciszka. Chodzi o encyklikę Amoris Laetitiae, która wyraża wolę, aby pozwolić na przyjmowanie komunii świętej katolikom, którzy opuścili swych współmażonków, no i żyją w stanie konkubinatu z innymi mężczyznami lub kobietami. Ja wiem, to są wszystko ciężkie sprawy, ale o ciężkich też trzeba rozmawiać. Bo oto obiektywne nauczanie Kościoła katolickiego mówiło i zawsze będzie mówiło, że katolik, który uzyskał rozwód cywilny, pozostaje w dalszym ciągu w oczach Boga i Kościoła poślubiony swemu współmałżonkowi. Jest tak do momentu, w którym Kościół po zbadaniu faktów nie dojdzie do wniosku, że małżeństwo zawarte zostało w sposób nieważny, co oczywiście jest również w Kościele nadużywane i stało się przedmiotem kupczenia. Wszyscy już wiemy, znamy w Polsce te nazwiska, nie trzeba będzie tego przypominać, ale ci ludzie będą z tego kiedyś rozliczeni. Nawet nie mówię o tych nazwiskach, które wspominam. Mówię o tych ludziach, którzy w tym procederze uczestniczą. No albo małżeństwo zostaje rozwiązane jako sakrament w momencie śmierci małżonków. Utrzymywanie stosunków seksualnych poza małżeństwem jest po prostu grzechem ciężkim. Świadome przyjmowanie komunii w stanie grzechu ciężkiego jest grzechem świętokradztwa. A umożliwienie popełnienia świętokradztwa jest w związku z tym samo w sobie grzeszne. Więc zgodnie z nauczaniem katolickim posłuszeństwo poleceniu, aby dopuścić do komunii świętej rozwiedzionych katolików, którzy zamierzają zawrzeć związki cywilne, jest obiektywnie grzeszne. O, czym innym jest, gdy małżeństwo się rozpada z drastycznych przyczyn, no niemniej nadal pozostaje małżeństwem. Powrót z tego czy innego powodu do małżonka, współmałżonka jest niemożliwy, ale Kościół przy takich ludziach również trwa. Do komunii pójść nie będą mogli, jeżeli będą pozostawać w związkach nowych. To nie ja to wymyśliłem. Przeanalizujmy to w oparciu o zasady przedstawione przez świętego Tomasza z Akwinu, no bo papież mówi, że powinno się dopuścić, prawda? A co mówi święty Tomasz? Odpowiedzmy sobie więc na te dwa pytania, które zadał. Czy do zakresu władzy papieża należy wydawanie regulacji dotyczących przyjmowania komunii świętej? Odpowiedź brzmi tak. Czy polecenie, aby świadomie udzielać komunii świętej osobom żyjącym w obiektywnie, rzecz ujmując, stanie grzechu ciężkiego, stwarza bezpośrednią lub bliską okazję do grzechu? Odpowiedź brzmi tak. Możemy więc wyciągnąć z tego wniosek, że każdy, kto okazuje posłuszeństwo poleceniu, aby udzielać komunii świętej katolickim rozwodnikom, popełnia obiektywnie grzech świętokradztwa. Mało tego, buduje w tych ludziach często zagubionych przekonanie, że robią dobrze. No bo na ziemi wygląda wszystko dobrze. Inaczej uczy Kościół jest w oczach Boga. Gdy kapłan odmawia więc zastosowania się do tego polecenia z Amoris Laetitiae, nie popełnia grzechu nieposłuszeństwa, gdyż posłuszny jest wyraźnemu poleceniu władzy wyższej, czyli poleceniu Boga, które jest wyrażone wprost. I na tym polega z grubsza kwestia posłuszeństwa władzy kościelnej, której nauczanie, czy to zawarte w encyklikach, czy adhortacjach, zawsze musi być zgodne z prawem boskim. Oczywiście nie będzie tego oceniał Miśko, ale przecież dyskusja na temat tego, co robi papież Franciszek i czy ma do tego prawo, nie jest wczuwają, ona nie trwa tutaj, nie trwa od tych 40 minut czy 30 minut naszego programu, ale trwa w Kościele nieustannie i to na całym świecie. I wiele znanych osobistości z Kościoła, teologów, ludzi, którzy na tym się znają, mocno przeciwko takim działaniom papieża Franciszka się buntuje. Więc jeżeli coś nie jest zgodne z boskim prawem, nie mamy obowiązku tego przestrzegać, nawet jeżeli mówi to sam papież. Odpowiadając więc na pytanie internauty, które brzmiało, a to nie jest tak, że katolik w kwestii wiary powinien być posłuszny papieżowi, no to jeśli na jakimś szczeblu hierarchii wydawane jest polecenie wymagające od podwładnego grzechu, polecenie to należy zlekceważyć. Mamy więc jawny przykład dokumentu papieskiego, który postrzegany w zakresie komunii dla rozwodników jako zgodny z prawem Bożym po prostu być nie może.
Wniosek jest więc następujący. Papież może się mylić. I tutaj, jak twierdzi wielu znawców Kościoła i wielu hierarchów, bo trwa przecież w tej kwestii, jak rzekłem, wielka dyskusja, papież się myli. Internauta tymczasem pytał dalej. A jeśli teraz kwestionujesz papieża, no to pojawia się pytanie, co z poprzednimi papieżami i zmianami, które wprowadzali w kwestii wiary? No teraz musimy sobie odpowiedzieć z kolei na pytanie, co może papież i czy papieże mogą wprowadzać zmiany, najogólniej rzecz ujmując, niezgodne z nauczaniem Chrystusa. No i może ostatnie pytanie, po co jest papież? Mamy więc konstytucję apostolską, Pastor Eternus, z roku 1870, czyli dokument wydany w czasach Soboru Watykańskiego I. Definiuje on dogmat o nieomylności papieskiej, wyjaśniając, że papież jest nieomylny tylko wtedy, gdy wypowiada się ex cathedra w sprawach wiary i moralności. Czym jest nauczanie ex cathedra? O tym opowiem za chwilę. Jest też konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym, Dei Verbum, z roku 1965, no, czyli z czasów Soboru Watykańskiego II. Jest to dokument, który podkreśla, że Kościół ma obowiązek wiernie przekazywać depozyt wiary, a papież i biskupi są jego strażnikami, a nie twórcami od nowa. Bo świat się zmienia, bo inna wrażliwość człowieka, bo odkryto ileś tam możliwości wyrażania swojej płci. No nie, tak to nie działa. No i teraz może pytanie, po co jest papież? Aby strzec depozytu wiary. Słowo depozyt nie jest tutaj użyte przypadkowo. Depozyt pochodzi z łacińskiego deponare, a to oznacza odkładać, złożyć, dać w przechowanie. Depozyt odnosi się do jakiegoś dobra. Może być to dobro materialne albo niematerialne. Takie, które komuś się oddaje przez właściciela na przechowanie zgodnie z jakąś umową. No i w tym przypadku to jest proste. Dobrem w Kościele jest objawienie, Pismo Święte, tradycja, magisterium. Umowa została sporządzona pomiędzy świętym Piotrem i Jezusem, tak? Ty jesteś Piotr, opoka, skała, na tej skale zbuduje swój Kościół. On się zgadza, więc jest umowa. A właścicielem tego depozytu jest nie kto inny jak Bóg. Więc jeżeli ktoś daje komuś depozyt, to tam się nic w tym nie zmienia. Nie otwierasz tej teczki. Zamykasz ją w sejfie i czekasz, aż po nią przyjdzie. Papież jest więc strażnikiem depozytu wiary, co oznacza, że jego zadaniem jest ochrona i przekazywanie niezmiennej prawdy objawionej przez Boga. Nikt na świecie nie ma prawa zmieniać dogmatów wiary. Co może robić papież? Papież może rozwijać i pogłębiać rozumienie doktryny Kościoła, może ją dostosowywać, tę interpretację do mądrości Kościoła, którą pozyskuje w wyniku analiz trwających już od 2000 lat. Może to obejmować wydawanie encyklik właśnie, adhortacji apostolskich, innych dokumentów, konstytucji, które wyjaśniają nauczanie Kościoła współczesnym, ale nie może zmienić depozytu wiary. Nie może zmieniać nauczania Chrystusa. Nie może tworzyć prawa sprzecznego z magisterium Kościoła. A oni je co pewien czas tworzą. I całkowicie doktorów Kościoła, doktora Anielskiego, przemilczają i do niego się nie odnoszą. No to jest obrażanie nas, wiernych, którzy pytają, a co na to święty Tomasz? A co na to święty Augustyn? No dobrze, ale nawet jeżeli papież popełniłby błąd, do kogo należy naprawianie tych błędów? Do mnie, do ciebie? No nic z tych rzeczy. To leży w gestii kolejnych papieży i nikogo więcej. Zadając pytanie, ten słuchacz wskazywał również na nieomylność papieża. Nieomylność papieska następuje jednak w bardzo rzadkich przypadkach, wtedy, gdy papież wypowiada się ex cathedra, wyłącznie w sprawach wiary i moralności. Wówczas jego nauczanie jest uważane za nieomylne. Prywatne opinie papieża na temat wojny, tej czy tamtej, na temat ekologii, tego, śmego i owego, jest jego prywatnym słowem i w ogóle nie musimy go przyjmować w żaden absolutnie sposób. To nie jest kwestia dogmatyczna. Dotyczy to właśnie, to ex cathedra, bardzo specyficznych sytuacji i nie oznacza, że papież może dowolnie zmieniać nauczanie Kościoła. Papież mówi ex cathedra w historii Kościoła naprawdę niewiele razy. Ostatni dogmat wygłoszony ex cathedra to jest dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny i wtedy był wygłoszony z całym autorytetem Kościoła i tego jesteśmy zobowiązani przestrzegać. W końcu papież nie jest też szefem biskupów w ziemskim rozumieniu tego słowa. Jakimś, powiedziałbym nawet korporacyjnym rozumieniu, ponieważ każdy z nich jest następcą apostołów i działa w ramach swojej jurysdykcji.
W Kościele obowiązuje i zawsze obowiązywała kolegialność. Oczywiście papież może odwołać danego biskupa, ale oni mają swoją odrębność i neutralność, ponieważ są wysłannikami Chrystusa jako apostołowie do kościołów na całym świecie. A dowód na istnienie tej kolegialności znajduje się między innymi w Dziejach Apostolskich, gdy święty Paweł karci publicznie apostoła świętego Piotra, któremu przecież zbudowanie kościoła zlecił Chrystus. Czyli mamy świętego Pawła, nawróconego z Szawła, który prześladował kościół katolicki, który nie był chrystusowym apostołem, nie był jednym z 12, który zwraca publicznie uwagę świętemu Piotrowi, czyli pierwszemu papieżowi, że zrobił źle. Czyli można. Czyli biskupi mogą działać. Papież z kolei działa w kontekście tradycji Kościoła i w jedności z biskupami na całym świecie. Dlatego Matka Boża w Fatimie prosiła o to, aby poświęcić Rosję w towarzystwie biskupów całego świata, przy współudziale biskupów z całego świata. Co do dzisiaj, jak wiemy, nie zostało, zdaje się, powiedziałbym tak, poprawnie uczynione. Współpraca z kolegium biskupów jest kluczowa dla zachowania jedności i ciągłości nauczania Kościoła, bo później mamy takie kwiatki jak w Niemczech, gdzie kardynał Marx buduje nową religię. I nikt przez długi czas nic mu za to nie zrobił i do dzisiaj zresztą nikt nie robi. Podsumowując, papież ma prawo rozwijać i interpretować nauczanie Kościoła, ale nie może zmieniać jego podstawowych prawd i dogmatów, a już szczególnie, gdy są one wynikiem jego prywatnej interpretacji lub jakiejś tam wrażliwości, bo pochodzi stąd, bo pochodzi stamtąd, bo jest Polakiem, bo jest Argentyńczykiem, bo jest Niemcem. Nie ma wrażliwości. Kościół jest Kościołem powszechnym dla całości świata. I tu nie ma miejsca na partykularne, narodowe rozumienie poszczególnych rzeczy. I często podaje się to w przypadku papieża Franciszka, no bo on z Ameryki Południowej. No co z tego, że z Ameryki Południowej? Jak rzekłem, kardynał Sara jest z Afryki, jakoś można go zrozumieć, o czym mówi. Na koniec słuchacz już nie pytał, ale postawił twierdzenie. Napisał tak. Podważasz w ten sposób ideę katolicyzmu. Hola, hola, przyjacielu. A czym jest według ciebie idea katolicyzmu? Bo według mnie polega na poddaństwie Chrystusowi i jego prawom, które nie mogą być zmienione. Co oznacza, że idea katolicyzmu, już tutaj z grubsza wyjaśniona, została ustanowiona na ziemi, aby pomóc nam osiągnąć zbawienie. Więc mówiąc za katechizmem Kościoła katolickiego, słowo Kościół, eklesia, z greckiego ekkalein, oznacza zwołanie. Określa ono zgromadzenie ludu o charakterze religijnym. No i to, co definiuje przynależność do tej wspólnoty, to wiara w Jezusa Chrystusa oraz przyjęcie sakramentu chrztu. Oba te elementy oczywiście są nierozerwalne, choć wiadomo, że większość w dzisiejszych czasach chrześcijan skupia się głównie na chrzcie, na nie wiem, praktykowaniu religijnym, kiedy dziecko idzie do komunii, kiedy trzeba poświęcić pokarmy, no i potem przychodzi długi okres posuchy, pogrzeb babci lub dziadka i znowu pojawiamy się w kościele. No ale jesteśmy ochrzczeni, rzecz jasna. Chociaż trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że prawdziwa wiara w Chrystusa nie istnieje bez jednego chrztu. A chrzest bez wiary w Chrystusa jest niepełny. Kościół wyróżnia się tym, że jego głową jest sam Chrystus, który przekazał mu prawo, jakim jest nowe przykazanie miłości. To prawo wymaga od wiernych miłości, która nie występuje w żadnej innej religii. Bo ta miłość jest miłością nawet do nieprzyjaciół. Nauka zawarta w Ewangelii o Królestwie Bożym jest fundamentem Kościoła, lub jak wolałby to określić pytający widz, ideą Kościoła. Wszyscy ochrzczeni członkowie Kościoła są powołani do wspierania rozwoju tego Królestwa na ziemi i w niebie. Ich misją jest, zgodnie z nakazem Chrystusa, bycie solą ziemi i światłem świata. To do was, to do mnie wypowiedziane zdanie. Mamy być solą ziemi i światłem świata w dzisiejszym świecie. Więc odpowiedzialność nie należy do duchowieństwa, wyłącznie do duchowieństwa, ale leży też w pewnym stopniu na świeckich. Tak więc prywatne opinie papieża o polityce albo jego moralne domniemania, nie mające podłoża w tysiącletnim nauczaniu Kościoła, nie są wiążące. Przykładem może być katolickie podejście do kary śmierci, które papież sobie zmienił, albo zakazywanie mszy świętej w starożytnym rycie, czego zrobić nie miał prawa, bo msza nie jest własnością papieża. No nie jest. Gdy papież powie, że związki tych i tamtych są spoko, to co, będziecie się hajtać? Chłop z chłopem, baba z babą? Zresztą to już tak jest jakoś tam wyrażane w sposób zakamuflowany.
Czy w takiej sytuacji mamy prawo się sprzeciwić, nie akceptować tego? Powiem więcej, mamy obowiązek występować przeciwko temu. Tak jak obowiązkiem naszym było wystąpienie przeciwko wprowadzeniu do Bazyliki Świętego Piotra pogańskich bożków. Wiara nie jest własnością tego czy innego papieża. Nie jest moją ani twoją własnością. Sprawa niby skomplikowana, no ale zobaczcie, nie do końca. Papież jest strażnikiem doktryny, a nie Dalaj Lamą na najwyższym stopniu, poziomie oświecenia. Bo jak widać, papieżem może zostać również ignorant polityczno-historyczny, który tak się składa, no, jakoś tak się wpisuje w ten algorytm franciszkowy. Co zrobić, gdy papież, powtórzmy to jeszcze raz, mówi to? Bisogna dirlo con chiarezza. C'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti. Per respingere i migranti. E questo, quanto è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave. Il Signore è con i nostri migranti nel mare nostro. Il Signore è con loro, non con quelli che li respingono. In quei mari e in quei deserti mortali, i migranti di oggi non dovrebbero esserci, e ce ne sono, purtroppo. Ma non è attraverso leggi più restrittive, non è con la militarizzazione delle frontiere, non è con i respingimenti che otterremo questo risultato. Lo otterremo invece ampliando le vie di accesso sicure e le vie di accesso regolari per i migranti. No, skłaniam się do głosu wielu, że papież w tej kwestii ostatecznie się myli. Bo o ile pomoc jest chrześcijańskim obowiązkiem, o tyle jeżeli obecna jej forma ściąga na nas, na co mamy przecież dowody od lat, masę zagrożeń i prowadzi w konsekwencji do cywilizacyjnej przemiany świata, w którym żyjemy, i że ten świat przestaje być chrześcijański, no to istnieje uzasadniona obawa, że łamie to podstawową zasadę porządku miłowania. To właśnie porządek miłości nakazuje nam postępować tak, aby zatroszczyć się o bezpieczeństwo nam najbliższych. Jak podczas wypadku ratownik, zanim przystąpi do pracy nad poszkodowanym, najpierw kalkuluje ryzyko, zabezpiecza siebie, okolice i dopiero przystępuje do działania. Tutaj czas, prawda, leci. Najpierw on i jego bezpieczeństwo. Święty Augustyn w swoich rozważaniach o Państwie Bożym podkreślał w tym przypadku, że miłość powinna być kierowana w odpowiedni sposób, czyli jest jakaś gradacja. Najpierw kierowana powinna być do Boga, a następnie do innych ludzi i rzeczy stworzonych. Jest więc naturalna hierarchia. Zasada Ordo Caritatis, to ona była rozwijana później przez kolejnych teologów, w tym właśnie przez obecnego z nami tutaj dzisiaj, mam nadzieję, świętego Tomasza z Akwinu, który w XIII wieku wprowadził ją do swojej teologii moralnej, podkreślając znaczenie hierarchii miłości w kontekście etyki chrześcijańskiej. No, żeby już wam więcej nie truć, to po prostu zacznę cytować mądrych ludzi. Ksiądz profesor Antoni Bartoszek, teolog, moralista, dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego, wyjaśniał to kiedyś na łamach PCH24 w sposób oczywisty, no najbardziej oczywisty. Mamy kochać wszystkich, ale nie da się wszystkich kochać tak samo i nie wszystkim powinno się wyrażać miłość w ten sam sposób. Nie wszystkim potrafimy pomóc, dlatego potrzebny jest pewien porządek, który wskazuje kryteria, jak dobrze pomagać. Najpierw jest troska o swój dom, potem o rodzinę, sąsiedztwo, miasto, ojczyznę i tak dalej. Taka kolejność narzuca się sama, bo jest podstawą logiki. Najbardziej kochamy tych, którzy są nam najbliżsi, z którymi łączą nas różne więzy. Najpierw dam jeść synowi, córce, żonie, czy żona mi, chociaż u nas to różnie, na pół, ale najpierw ten porządek, rozumiecie, miłowania. Więc odnosząc się do sprawy nielegalnych imigrantów, bo też ksiądz profesor o tym mówił, powiedział coś bardzo cennego. Wydaje mi się, że czasem jednostronnie akcentujemy ten emocjonalny aspekt, wręcz szantażujemy tym innych. Tymczasem, aby dobrze pomagać, trzeba połączyć wrażliwość serca z racjonalnością działania, z kompetencją, z pewnym porządkiem właśnie. Papież tymczasem nie daje żadnych rozwiązań, chociaż dotknął przecież swoją wypowiedzią spraw społeczno-politycznych, a to może rodzić konkretne konsekwencje, o których dalej milczy.
Nie wspomina nic o zagrożeniach, które stały się dziś powszechne w całej niemalże Europie, a wynikają bezpośrednio z masowej migracji. Jako ten, który ma pouczać nas w moralności, wszedł z kolei, zobaczcie, jednocześnie w przestrzeń kierowania państwami, jako ten, który również stoi przecież na czele państwa, ale nie daje żadnych rozwiązań. Mówi, zróbcie to, ale nie ma rozwiązań. Pytanie brzmi, Ojcze Święty, skąd na to brać pieniądze i jak? Jak, żeby było bezpiecznie? Jest to więc pustosłowie oderwane od rzeczywistości, tak jakby jej zupełnie nie widział. Może nie widzi faktycznie. Albo dzisiejsza lekcja według starego kalendarza mszy trydenckiej. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Czyniąc przeto dobrze, nie ustawajmy, bo czasu swego rządź będziemy bez wytchnienia. Dlatego póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy są jednej wiary z nami. A zwłaszcza tym, którzy są jednej wiary z nami. Po co święty Paweł dodał tę końcówkę? A zwłaszcza tym, którzy są jednej wiary z nami. Bo istnieje naturalny porządek miłowania i nie wolno mi, ani tobie, ani papieżowi, ani żadnemu władcy świata narażać obywateli nam najbliższych na niebezpieczeństwo. Albo inny przykład. Co w sytuacji, kiedy papież, tak jak zrobił to w roku 1986 w Asyżu Jan Paweł II, doprowadza do takiego czegoś. Kto z was nie widział, to proszę usiąść, trzymać się mocno fotela. Co mamy o takim czymś sądzić? Oto 27 października 1986 roku Jan Paweł II zorganizował w słynnej bazylice franciszkańskiej w Asyżu w Italii spotkanie modlitewne z udziałem przedstawicieli wielu religii. Na to wydarzenie poświęcone modlitwie o pokój zaproszono delegacje ze 130 różnych religii i wyznań. Wśród uczestników byli przedstawiciele różnych odłamów protestantyzmu, judaizmu, islamu oraz religii pogańskich, a w tym buddyzmu i niektórych afrykańskich kultów. Choć uczestnictwo tych grup w dyskusjach o charakterze politycznym czy etycznym oczywiście nie budzi żadnej kontrowersji, no to zaproszenie ich do wspólnej modlitwy w kościele wzbudziło w tamtym czasie spore oburzenie. Dzisiaj nie wzbudza, bo nikt tego nie pamięta, więc po prostu przypominam, co było. Krytycy podkreślali wówczas, że takie połączenie religii chrześcijańskiej z innymi, które czczą bóstwa uznawane w chrześcijaństwie, za fałszywe, może być postrzegane jako duchowe kompromitowanie naszej wiary. No i obraza Boga. Ale zobaczcie, podczas tego spotkania doszło do jeszcze jednej sytuacji, gdzie wyznawcy innych religii wznosili swoje symbole kultu i oddawali im cześć. Oto Dalaj Lama, lider tybetańskiego buddyzmu, umieścił figurkę Buddy na tabernakulum w miejscu krzyża, w chrześcijańskiej świątyni w obecności papieża i zapalił to swoje kadzidło. Wszystko to widzimy teraz. Teraz na obrazkach. No i jak mamy zachować się w takiej sytuacji? Przecież organizował to papież. Jak mamy czytać w związku z tym encyklikę Mortalium Animus papieża Piusa XI z 1928 roku? Wiecie, że taka encyklika istniała? No, część z państwa oczywiście tak, ale dla wielu ludzi, którzy zapatrzeni w Franciszka uważają, że Kościół zaczyna się na nim i kończy się na nim, żadni inni papieże nie istnieją. Przynajmniej takie robią wrażenie, no ale posłuchajcie fragmentu tej encykliki. Tak, istnieje grupa ludzi pozbawionych całkowicie zmysłu religijnego, którzy urządzają kongresy spotkania z niewierzącymi wszelkiego rodzaju, jak i też z tymi, którzy odrzucili Chrystusa. Wyznają oni błędny pogląd, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i krok po kroku popadają w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera. I co mamy myśleć? Jak nikt nam tego nie wytłumaczył, skoro papież postawił, czy też zgodził się na postawienie Buddy na tabernakulum, to czemu nie może zrobić tego ksiądz proboszcz we wiejskiej parafii? No idźcie do swoich proboszczów, pokażcie mu ten film i powiedzcie, że też chcecie, bo przecież papież, w tym przypadku Jan Paweł II. Mój problem z papieżem Franciszkiem i jego pontyfikatem do pewnego momentu był, wydawało mi się, twardym orzechem do zgryzienia. No nie mogłem sobie z tym w żaden sposób poradzić. Działo się tak jednak do pewnego momentu. Uświadomiłem sobie bowiem ponad wszelką wątpliwość, że chociaż działa on pod natchnieniem Ducha Świętego, mówię tu o Kościele, to przecież ten sam Bóg nie może sobie zaprzeczać i ograniczać wolnej woli człowieka, a na ziemi Kościół Chrystusowy tworzą ludzie.
Papież nie jest Bogiem i może podejmować decyzje i głosić, jak się okazuje, rzeczy niezgodne z nauczaniem Kościoła, zaprzeczając tym samym poprzednim papieżom. Ale jeżeli są niezgodne, to tak jak uczył święty Tomasz z Akwinu, nie mogą być przez nas wykonywane. I to samo mówi Pismo Święte. Świat i Kościół jest dziś w potężnym kryzysie. O złych siłach, które atakują Kościół od środka, mówili w zasadzie wszyscy papieże XX i XXI wieku, czyli jest to pewna rzeczywistość, którą trzeba się liczyć i mierzyć. I tu mam też żal do papiestwa tego współczesnego, które nie potrafiło tego nigdy nazwać. Nie powiedzieli wprost, co jest tym zagrożeniem, tylko uważajcie, bo do Kościoła przeniknęli. Kto konkretnie? Imiona i nazwiska. Kto przeniknął? My, interesujący się Kościołem, bardzo dobrze znamy te nazwiska, ale dobrze by było, żeby wymienił je jakiś hierarcha, żeby wiedzieć, na kogo uważać personalnie. Więc ułożyłem sobie to już jakiś czas temu w głowie i dlatego postanowiłem zrobić ten program, nie dla sensacji, ale dlatego, że być może część z Was dokładnie ma takie samo kołatanie myśli, jakie miałem kiedyś ja. I może ten program Wam pomoże w zrozumieniu tej rzeczywistości, a naszym celem i zadaniem powinno być po prostu w Kościele pozostanie. Ostrzeżenie płynie też z ust świętego Jana, który w swoim liście pisał: każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do Was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów. Co jest skomplikowanego w tym zdaniu? Ono daje wyraźne wskazówki, zresztą zgodne z tym, co mówił Jezus Chrystus a propos tych, którzy są w świątyni. Więc jest Franciszek, który jest papieżem i jest też moim papieżem, głową Kościoła, do którego chcę należeć i będę należał, bo Kościół jest naszym wspólnym dobrem, a z drugiej strony nieustannie odczuwam, że jesteśmy jednak nieustannie przez hierarchów traktowani mało poważnie, chociaż to nasze wspólne dobro. Mamy więc pontyfikat, za którego doszło do wielu oburzających rzeczy, których jako katolikowi nie wolno mi przyjąć. Chociażby wprowadzenie pogańskich bożków do katolickich świątyń, a gdy wierni dopiero zaczęli się mocno buntować, nastąpiły, pamiętacie, próby wycofywania się z tych skandalicznych praktyk przez dziesiątki podawanych usprawiedliwień w formie półprawd i nawet kłamstw. Bo najpierw mówiono, że to nie jest Paczamama, tylko to jest Matka Boża, bo oni tak ją widzą i potem, gdy wyszło, że jest to pogański bożek, to nagle, no nie, myśmy go tak tylko wprowadzili na chwilę, tu nie chodziło o to, żeby oddawać cześć, aście wprowadzili i to wystarczy. Dopiero ten młody Austriak wszedł do kościoła, zabrał te wszystkie figurki, wrzucił do Tybru i co nakazał papież? Wyłowienie ich i przywrócenie do świątyni. I ja już wiem, co mam o tym papieżu myśleć od tamtego momentu. Nie potrzebuję niczego więcej. Ale sekta bergoliańska, która się zebrała wokół papieża, jest w stanie usprawiedliwić wszystko. Zobaczycie, kiedy zrobi jakąś kolejną głupotkę, albo wyraźnie już wskaże, że pary te i tamte mogą to i to, to też będą to usprawiedliwiać. Też. Bo tacy po prostu są członkowie sekt, zapatrzeni w wodza ludzkiego, a nie w Boga. Ale były też przecież następne, mętne, niezrozumiałe i przynoszące złe owoce właśnie błogosławienia tych i owych, które szybko przerodziły się w jakąś ideologiczną agitację, a w wielu miejscach, jak słyszymy, zrodziły nawet owoc w postaci realnie odbywających się quasi-ślubów błogosławionych przez modernistycznych kapłanów, takich jak James Martin. I chociaż po pewnym czasie Kongregacja Nauki Wiary wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że nie można udzielać błogosławieństwa parom, tym wiadomo, o które chodzi, to sam dokument Fiducia Supplicans, który tę puszkę Pandory otworzył, zdaje się sugerować zupełnie przecież coś innego. I jednym z owoców tego działania, tego dokumentu, było zerwanie rozmów ekumenicznych hierarchii Kościoła koptyjskiego z Watykanem. A Koptowie, stanowiący jeden z najstarszych kościołów na świecie, zaraz po kościele aramejskim, no kościół koptyjski, jak część z Was pewnie wie, wywodzi się z pierwotnego kościoła egipskiego, którego założycielem według tradycji miał być święty Marek Ewangelista. Przecież to tam w Egipcie działali m.in. Atanazy Wielki, Cyryl z Aleksandrii, Orygenes. Kto dzisiaj o tym pamięta? W Egipcie narodził się w końcu monastycyzm i Koptowie mówią nie. Dokument synodu koptyjskiego szczegółowo omawia temat cudzołóstwa.
Koptyjscy biskupi wyrazili swoje stanowisko, odrzucając wszelkie formy związków tychijowych, ponieważ są one sprzeczne z Pismem Świętym i zasadą, według której Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Podkreślili również, że koptyjski kościół ortodoksyjny uznaje każde błogosławieństwo takich związków za aprobatę grzechu, co jest dla nich nieakceptowalne. Ale była też deklaracja o powszechnym braterstwie z Abu Zabi, w której papież zadeklarował wprost, że różnorodność religijna jest dobrem, bo znajduje swoje umiejscowienie w Bożym planie stworzenia, że jeżeli coś nastąpiło, to znaczy, że Bóg tego chciał, co nie oznacza nic innego jak to, że Kościół katolicki skapitulował, że nie jest już jedynym miejscem, w którym przechowywana jest pełnia objawienia. No to jeszcze raz, encyklika Mortalium Animos Piusa XI. Tak, istnieje grupa ludzi pozbawionych całkowicie zmysłu religijnego, którzy urządzają kongresy spotkania z niewierzącymi wszelkiego rodzaju, jak i też z tymi, którzy odrzucili Chrystusa. Wyznają oni błędny pogląd, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i krok po kroku, popadając w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera. No i mamy więc dwóch papieży na przestrzeni ostatnich tam niespełna 80 lat, 70 lat. Jeden mówi tak, drugi inaczej. Zupełnie inaczej. To się różni diametralnie. I to jest jak w tym dowcipie. Jeden rabin powie tak, drugi inaczej. No i teraz należałoby zamienić rabina i mówić o papieżu. Jeden papież powie tak, drugi inaczej. Który ma rację? A Kościół to jest ciągłość. Kto nam to wytłumaczy? Poza tymi wszystkimi jezuickimi bzdurami, często wypisywanymi przez niektórych duchownych braci zakonnych w internecie, że wielka trzeba tutaj jest mądrość przemawia przez katolicyzm, który będzie absolutnie popierał wszystko, co mówi papież Franciszek. A co takiego wydarzyło się na przestrzeni 70 lat, że Pius XI już nie ma racji? Cóż to za mądrość nastąpiła w głowie papieskiej, że należało zmienić tę strukturę? I czy jest to zmiana dogmatyczna, czy prywatna opinia papieża? Bo jeżeli prywatna, to niech sobie ją zatrzyma dla siebie. Bo ja na przykład nie jestem zainteresowany, aby uznawać wszystkie religie na równi z moją. Bo one nie są równe. I nie mogą być równe. Programy na kanale Marek Miśko Czuwa i powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić wykonywaną nam tutaj pracę, no to... polecam wejść w link poniżej, w pierwszy komentarz. Mam nadzieję, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma dla was sens i warte jest kontynuowania. Dlatego opis tego filmu, pierwszy komentarz. Możecie postawić nam mrożoną kawę, bo taka temperatura, lub przyłączyć się do zrzutki. Za wszystkie formy wsparcia serdecznie dziękuję. A na odchodne w niedzielę. Przyszły program z cyklu Czuwaj Katoliku po raz kolejny zostanie poświęcony karze śmierci, bo od ostatniego razu sporo się wydarzyło, również za sprawą samego papieża Franciszka, który popełnił wstęp do pewnej książki, która zaprzecza katolickości tejże kary. A dzisiejsza audycja może była mocna, a może nie była. Rozterek mam wiele, ale nauczyłem się już żyć w przeświadczeniu, że nawet na to, co mówi papież, trzeba uważać. Nie pozostaje jednak nic innego, jak trwać przy Kościele. Kościoła nie opuszczać, o Kościół walczyć i wierzyć, że Bóg nie da się długo z siebie naigrywać. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.